Nigdy więcej ludobójstwa i nienawiści wobec człowieka. Moja wystawa składa się z obrazów malowanych na płótnie, fotografii, filmu, światła i ruchu oraz muzyki. To wszystko będzie tworzyć jedną całość w formie wernisażu, happeningu, mini spektaklu. A sceneria przypominać będzie warunki uwłaczające ludzkiej kondycji. Nie chcę tak po prostu pokazywać obrazów, tylko wrzucić nas w przestrzeń, angażując wszystkie zmysły, żeby poprzez sztukę i współuczestnictwo w wydarzeniu artystycznym mieć możliwość odkrycia innych, nieuświadomionych na co dzień poziomów ludzkiej psychiki. I dzięki temu móc spojrzeć w głąb siebie samego. Chcę tym samym zmusić nas do zastanowienia się nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Do uzmysłowienia sobie, iż nie powinniśmy być bierni w obliczu zjawiska rodzenia się ludobójstwa. Wystawa jest poświęcona pamięci o ludobójstwie i zbrodni przeciwko człowiekowi. Jest wyrazem sprzeciwu wobec podżegania do ludobójstwa, współuczestnictwa w nim, prób jego popełniania oraz zmowy w celu jego popełniania. W każdym stuleciu aż po dzień dzisiejszy docierają do nas informacje o masowych mordach. Jesteśmy wstrząśnięci i przeraża nas to, co człowiek potrafi zrobić człowiekowi. Ludobójstwo nie jest wszak aktem spontanicznym. Uśmiercanie milionów członków danych grup nie jest operacją, którą można zaplanować w kilka dni. Znalezienie i psychologiczne ukształtowanie potencjalnych egzekutorów oraz manipulowanie lub znieczulenie swojego narodu jest procesem czasochłonnym. Obozy zagłady kierowane są przez starannie dobranych, bezwzględnych osobników odpowiednio ukierunkowanych. Część przez strach, inni przez patriotyzm i poczucie obowiązku dziejowego i w ten sposób ta przerażająca maszyna działa. We współczesnym, cywilizowanym świecie o tragedii i cierpieniu człowieka zapominamy szybko i wypieramy ze świadomości ból innych, dopóki sami nie znajdziemy się w analogicznych okolicznościach. Nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć, jak rodzi się ludobójstwo i kto podżega do niego. Jeśli chcemy z tym walczyć, musimy dokładnie zrozumieć, czym jest ludobójstwo i w jaki sposób w człowieku rodzi się zbrodnia przeciwko człowiekowi. Ludobójstwo jest bowiem pogwałceniem natury człowieka i w ten sposób dotyczy każdego człowieka, niezależnie od miejsca zamieszkania i narodowości. Trzeba głośno potępiać ludobójstwo. Moralnym obowiązkiem każdego człowieka jest sprzeciw wobec jakiegokolwiek przedmiotowego podejmowania prawdy i sprawiedliwości. Zacznijmy od siebie, krzycząc: nigdy więcej ludobójstwa i zbrodni, aby człowiek nigdy nie był przeciw człowiekowi.